Jakie znasz najciekawsze lampy, które produkowano tylko w jednym kraju? No to były rzeczywiście lampy pręcikowe. I tam konstrukcja polegała, taka różnica w konstrukcji względem normalnych lamp polegała na tym, że nie było siatek nawijanych, tylko wszystkie elektrody oprócz bodajże anod były prętami. Tak więc to był taki układ pseudosoczewek elektronowych. To taka lampa musiała mieć niższe nachylenie, ale w zamian za to była bardzo sprawna. Zgadza się, gdyż siatki nawijane mają, tak kolokwialnie mówiąc, małą przezroczystość. Na czym ta mała przezroczystość polega? No, na przechwycie elektronów. Czyli strumień elektronów z katody uderza w siatki. No i tam im więcej drutów, im więcej przeszkód, tym mniejsza przeświecalność, mniejsza transmisja przez taką siatkę. A te lampy w związku z tym mogły pracować przy niższym napięciu anodowym? Tak. I rekordowo tam chyba było 6 V. Bardzo nisko jak ta lampa elektronowa. Bardzo nisko, zgadza się. A wśród klasycznych lamp znasz takie, które mogą pracować przy napięciu niższym, nie wiem, 12, 24, 48 V? Były też tak zwane lampy samochodowe. I tam z tych typów trzeba wymienić ECC86, ECH83, EBF83, EF97 i EF98. To były lampy do odbiorników samochodowych. I tam napięcie anodowe było 12 V przewidziane dla tych lamp. I one działały, znaczy można było cały odbiornik zrobić na tych lampach? Oprócz końcówki mocy. Końcówkę mocy trzeba było na czymś mocniejszym. No to co wtedy? Przetwornica? Była jeszcze taka lampka 12K5, jeżeli dobrze pamiętam. I ona była trochę kiepskim wzmacniaczem końcowym. Tam można było uzyskać 40 mW mocy. Z reguły wtedy radzono sobie w ten sposób, że końcówka mocy była tranzystorem. Tak było na przykład w polskim odbiorniku samochodowym Miki, montowanym w Syrenkach albo w Warszawach. Importowany tranzystor mocy? Nie, TG72. Nie, TG70 nawet. TG70 tam był oryginalnie. Być może w niektórych pierwszych egzemplarzach był chyba OC30 importowany. Nie wspomnieliśmy o tym, gdzie były produkowane te najciekawsze lampy. No, oczywiście w Związku Radzieckim. Tak, to był jedyny kraj. Jeszcze jedna cecha, o których oni mówią, to jest odporność na wibracje. Wynikająca z samej konstrukcji. Aczkolwiek te lampy mocno mikrofonują. Mam zrobiony na pająka, też może kiedyś Ci pokażę, dyktafon na tych lampach. To jest taka konstrukcja, którą muszę kiedyś przysiąść i skończyć. Chciałbym ją zrobić jako taką ładną konstrukcję. Trójlampowy, taki trzylampowy dyktafon. Szczególna konstrukcja, bo wykonana na lampach pręcikowych. Tak. Zasilanie 1,5 V. Zasilanie jest z 1,5 V, jest cała elektronika zasilana. Silnik wymaga tam chyba 3 albo 4 V do napędu taśmy magnetofonowej. Anodowe? Anodowe jest 45, tam jest jeden tranzystor właśnie jako przetwornica. Rosjanie te lampy pręcikowe wykorzystywali w praktycznie całej łączności kosmicznej przez bardzo długi czas i informacja o locie Gagarina nie doleciałaby bez takich lamp, bez kilku takich lamp. Rosjanie mieli zawsze ciekawe podejście do niektórych spraw, między innymi omijali problemy, z którymi inni borykali się przez całe lato. Znasz jakiś taki przykład? Weźmy na początek może ołówek. Amerykanie długo kombinowali, jak zrobić długopis, który mógłby w kosmosie sobie pracować w stanie nieważkości, ale sobie po prostu wysłali ołówki i temperówki. A z lampami było podobnie, mianowicie zamiast się borykać z problemami z półprzewodnikami, jak zapewnić ich odpowiednią trwałość, wytrzymałość na temperaturę i inne parametry, po prostu wysłali lampy miniaturowe. Tak zrobili nadajnik Sputnika. Tak.